Ze mną Kasia Wilk, czyli królowa Krynicy, tak została tutaj ochrzczona. Jakie odczucia w pierwszym momencie po wbiegnięciu na metę tutaj i obronieniu tytułu najszybszej kobiety Europejskiego Festiwalu Biegowego? Niesamowita radość, bo tak naprawdę takie ultra to jest duże wyzwanie, myślę, że dla każdego. Ja też jestem dopiero, tak naprawdę rok temu pierwsze ultra przebiegłam, pierwszą setkę na tym europejskim i to jest druga, więc jeszcze to nie jest moja bajka, tak jak mówiłam na mecie, nie jestem jeszcze w tym zakochana, dlatego podjęłam to wyzwanie, wyszłam ze strefy komfortu. A jeszcze dokładnie w poniedziałek miałam jechać do Włoch na krótszy bieg. Do niego się przygotowywałam, ale plany zawodowe trochę zweryfikowały ten wyjazd. No i w sumie, jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wyglądało to z naszej perspektywy na dosyć kontrolowany taki bieg. Biegłaś w zasadzie, ostatnie kilometry z kontrolowaną przewagą. Wiedziałaś już, jak tam dziewczyny z tyłu wyglądały i jaki dystans was dzielił? Dopiero tutaj na deptaku wiedziałam o 5 minutach, więc to nie było dużo, a akurat na tym 60 kilometrze taka słabość mnie dopadła i tak naprawdę zmobilizować się do tego, żeby przycisnąć, żeby odbiec jeszcze, no to ciężko, ale całą górę parkową podbiegałam i że tak powiem, motywacja była jeszcze większa, jak uciekam, jak wiem, że muszę uciekać, to wtedy gdzieś tam potrafiłam się jeszcze zmobilizować. Natomiast rzeczywiście ten bieg od początku do końca prowadziłam, więc jest to dla mnie komfortowa sytuacja. Tak naprawdę goniłam mężczyzn i tak lubię w sumie. Nie lubię takiego mijania się twarzą w twarz. To miało miejsce w sumie tylko na pierwszych 10 kilometrach, a później już dziewczyn nie widziałam. Okej, powiedz w takim razie, mówisz, że nie kochasz ultra, a czym się w takim razie charakteryzuje trening twój, że w ostatnich 2 latach naprawdę widzimy super spektakularne wyniki, a jeszcze na dodatek potrafisz w ostatniej chwili przestawić się z krótszego dystansu, do którego trenowałaś i tutaj wygrać naprawdę w fajnym stylu. Jaki jest sekret Kasi Wilk? Tak naprawdę wydaje mi się, że zaczęło się od regularności, czyli dzięki pandemii zaczęłam codziennie biegać, ale sama sobie po prostu i ta systematyczność, dołożone do tego ćwiczenia, takie sprawnościowe, takie fitnessowe, zaczęły przynosić po powrocie do zawodów fajne rezultaty. A tak naprawdę zaczęłam trenować pod okiem trenera dopiero od tego roku. Tego od grudnia tak naprawdę, więc jest to świeża sprawa, ale tak jak mówię, jest to osoba, która niesamowicie mentalnie mnie wzmacnia, wierzy we mnie i widzi mój potencjał i potrafi wykrzesać mocne strony. Jeżeli chodzi o ten bieg, to na pewno mogłam skorzystać z tej szybkości, którą trenowałam pod 50 we Włoszech i rzeczywiście gdzieś tam te moje pierwsza 50 była dosyć czasowo szybka, bo tu chyba byłam, tak szłam 50 km 5 godzin, 44 godziny, coś tego typu, więc biegłam sobie w takim fajnym drugim zakresie i że tak powiem, dobrze się czułam. Więc skorzystałam z przygotowania pod krótszy bieg tutaj. No a tak naprawdę na ultra, no to już po 60 kilometrze to głowa. Tutaj już tempo spada i tu jest walka z samym sobą. Ja jeszcze miałam walkę ze skurczami, jakimiś tam innymi swoimi dolegliwościami. A jakbyś mogła porównać, no bo widać, że masz patent na Krynicę i ta trasa ci leży, wygrywasz tutaj drugi raz z rzędu. Jak warunki zeszłoroczne do tegorocznych, jeżeli chodzi o pogodę, no i o te drobne modyfikacje, jakie jednak w samej trasie były? Na pewno rok temu było błoto, było mokro na zbiegach, w Beskidzie Niskim było błotniście,
Tym razem totalna susza, strumyki wyschnięte praktycznie, rzeczki, niski poziom, no i upał niesamowity, no bo rok temu rzeczywiście wrzesień to był, no to, to wrzesień, a było, było trochę chłodniej, sama nawet wiem w czym biegłam, a jak teraz byłam ubrana. Trasa myślę, że fajnie zmodyfikowana, dlatego że nie powtarzało się ta góra parkowa. Rok temu było wbieg na nią, później był nią zbieg, teraz było zupełnie inaczej. Bardzo fajnie. Chyba się skrócił dystans o 2 lub 3 kilometry, ale jeżeli chodzi o rozłożenie takie logistyczne tej trasy, to myślę, że ciekawiej poprowadzona była. Mniej asfaltów też. Mówiłaś, że upał dawał się we znaki. Jak ty sobie z nim radziłaś? Właściwie to pewnie od niego mnie łapały też te skurcze, ale duża część trasy jest po lesie, więc to jest plus. Najgorzej jest w okolicach Beskidu Niskiego. Przy zbiegu już z Lackowej, jak się wybiega z powrotem na ten punkt, no to tam jest otwarta przestrzeń, niesamowicie gorąco było. Ale tak jak mówię, to 80% trasy, no to są lasy, a tym bardziej, że bieg o trzeciej. Chociaż przez moment pomyślałam, że mógł być o północy, bo by może ten upał nas nie dopadł. Kasiu, odpoczywaj w takim razie. Jeszcze przed nami tu konferencja i rozdanie nagród, dekoracja. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje. Z nami była Katarzyna Wilk, czyli zwyciężczyni Krynickiej Setki na Europejskim Festiwalu Biegowym. Dziękuję.